Hej, ja jestem FOX, a dziś porozmawiamy o Raście. Tak, dokładnie o tej grze, w której pojawiasz się na mapie jako golaz z kamieniem i pochodnią w rękach. Chociaż sama gra polega tak naprawdę na uderzaniu coraz to lepszymi przedmiotami w inne, jeszcze lepsze przedmioty oraz o rywalizację z innymi graczami, to czy zastanawialiście się kiedyś jaka jest fabuła tej gry? Dobra, fabuła to może za dużo powiedziane, ale jaką ta gra skrywa historię? Skąd wzięły się wszystkie struktury na wyspie, na której gracze walczą między sobą o dominację, ale też co ostatecznie doprowadziło je do stanu, w jakim widzimy je w grze? Tak wyszło, że ja się nad tym zastanawiałem i w tym filmie opowiem Wam o historii zawartej w grze Rast. Nie będzie pewnie wielkim odkryciem, gdy powiem, że pierwsze, co rzuca się w oczy w grze Rast jest fakt, że akcja dzieje się w miejscu, w którym doszło do jakiejś katastrofy, a może nawet apokalipsy. Choć na pierwszy rzut oka ciężko ustalić, co dokładnie doprowadziło to miejsce do takiego stanu, tak można wysnuć na początek już pierwszy wniosek. Patrząc na to, w jakim stanie pozostawili to ludzie, którzy funkcjonowali kiedyś w tym miejscu, można przypuszczać, że musieli się oni stąd wynieść nagle. Mieli oni najprawdopodobniej niewiele czasu, biorąc pod uwagę, jak dużo sprzętu zostawili oni na miejscu. Właśnie z tego powodu na wyspie widzimy dużą ilość porzuconych samochodów, sprzętu naukowego oraz wojskowego, a nawet rakiety kosmiczne. Do wątku porzuconego sprzętu wrócimy za niedługo, bo jego pochodzenie oraz przede wszystkim przeznaczenie może nam co nieco opowiedzieć o tym, kim byli oraz czym zajmowali się ludzie w tym miejscu. Ale zanim o tym, warto też wspomnieć o obecnym na wyspie promieniowaniu, które również może mieć związek z nagłym opuszczeniem tego miejsca przez ludzi. Co ciekawe, nie spotykamy go na całej wyspie, a tylko w jej strategicznych miejscach, takich jak placówki. Badawcze oraz wojskowe. Może to prowadzić do dwóch wniosków. Wydarzenie, w efekcie którego obszar został napromieniowany, albo wydarzyło się na tyle dawno, że poziom promieniowania na większości terenów wyspy już opadł, albo ktoś napromieniował specjalnie tylko strategiczne punkty na wyspie. Tylko dlaczego to zrobił i kto to mógł być? Przyglądając się wszystkim strukturom, jakie możemy znaleźć na wyspie, wielokrotnie rzuci nam się w oczy nazwa Kobalt. Nazwą tą oznakowane są głównie punkty badawcze na wyspie, ale także sprzęt wojskowy. Co ciekawe, można zauważyć, że przedmioty owe pochodzą z dwóch okresów. Pierwszego, dziejącego się już jakiś czas temu, o czym świadczy stan pozostawionych przez Kobalt przedmiotów, oraz drugiego, bardziej współczesnego. Jednak o jakich latach mówimy? W przypadku okresu z przeszłości możemy zwrócić uwagę na przedmioty jakie pozostawili ludzie na wyspie. Pośród nich warto zwrócić szczególną uwagę na samochody ciężarowe oraz rakiety. Pierwsze z nich swoim wyglądem przypominają model ZIU-131, czyli samochód ciężarowy produkowany na użytek wojskowy w ZSRR, a później przez Rosję od roku 1966. Rakiety natomiast, które również możemy znaleźć na wyspie, do złudzenia przypominają rakiety Proton, czyli radzieckie, a następnie rosyjskie rakiety, których pierwszy start odbył się w 1965 roku. W ogóle, jeżeli spojrzymy na sprzęt oraz styl budowli z wyspy, można założyć, że w Kobalt pracowali Rosjanie, którzy w czasach zimnej wojny, najprawdopodobniej około lat 60. i 70., prowadzili na wyspie badania. Jednak to nie jest takie proste, bo z drugiej strony dużo elementów otoczenia wskazuje, że poprzedni mieszkańcy tej wyspy mówili po angielsku. Wszystkie nazwy lokacji w grze są po angielsku, plakaty, jakie możemy spotkać w budynkach, są po angielsku, logo placówki kobalt, jest po angielsku, nawet ceny w sklepach są podane w dolarach, ani w rublach, co odsuwa podejrzenia od Rosjan. Biorąc to pod uwagę, można wyjść z założenia, że na wyspie przebywali głównie Amerykanie. Tylko dlaczego mieliby używać rosyjskiej technologii oraz rosyjskich pojazdów? Mam na ten temat pewną fabularną teorię. Według mnie kobalt jest korporacją pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Jej założycielem jest mężczyzna, którego możemy ujrzeć na jednym z plakatów rozsianych w świecie gry. Na jego marynarce zauważyć możemy kartę z logiem samej gry. Od razu wyjaśnię, że logo to nawiązywać ma do znaku ostrzegającego przed radioaktywnością, która jak się później okaże jest głównym obiektem badań korporacji kobalt. Na tym plakacie widzimy również, że firma w tym momencie skupiała się na projekcie Nova. O nim więcej możemy dowiedzieć się z innych plakatów z gry. Bezpośrednio do projektu nawiązuje dokładnie ten plakat, na którego podstawie możemy wywnioskować, że Kobalt pośród swoich działalności zajmował się m.in. badaniem kosmosu, co tłumaczy obecność rakiet oraz platform startowych, jakimi dysponowali na wyspie. Do eksploracji kosmosu nawiązuje zresztą jeszcze jeden z plakatów, który możemy znaleźć na wyspie. Badania związane z kosmosem to jednak nie jedyny profil badań, jaki prowadziła korporacja. Prócz tego zajmowali się oni badaniem nad promieniowaniem, o czym mają świadczyć kolejne plakaty rozsiane po wyspie. Właściwie to pośród badań nad promieniowaniem możemy wymienić dwa najprawdopodobniej równoległe projekty. W jednym zajmowano się opracowaniem napędu atomowego, który byłby prawdopodobnie używany w rakietach kosmicznych. Natomiast drugi projekt, dużo bardziej interesujący, zajmował się wykorzystywaniem promieniowania w celu regeneracji oraz Naprawy tkanek, co swoją drogą wpisuje się w ogólnoświatowy trend oraz zachwyt nad właściwościami promieniowania w tamtych czasach, czyli w latach 60. Co więcej, możliwe jest, że prace nad promieniowaniem przyczyniły się do późniejszego napromieniowania wielu obszarów wyspy, ale dlaczego właściwie do tego doszło? Dlaczego badacze opuścili to miejsce? Według mnie wiele wskazuje na to, że Kobalt, mimo bycia amerykańską korporacją, ściśle współpracowała, a może nawet pracowała dla strony rosyjskiej w trakcie zimnej wojny. Od rządu radzieckiego dostawała ona wsparcie finansowe, dostęp do najnowszych technologii w zakresie promieniowania oraz lotów kosmicznych, dostali też na wyłączność wyspę, na której znajdowała się placówka badawcza, platforma startowa, lotnisko, port, a nawet elektrownia węglowa produkująca prąd.

Tylko na potrzeby korporacji. W zamian za to miała opracować kosmiczny napęd atomowy, o którym mówi jeden z plakatów, oraz zbadać temat regeneracji tkanek za pomocą promieniowania. Wydaje mi się, że dla Rosjan szczególnie ważna była kwestia wytworzenia atomowego napędu rakietowego, bo ten mógłby doprowadzić do wygrania przez nich wyścigu kosmicznego toczonego między USA a Związkiem Radzieckim w latach 1950. 1975 W trakcie badań jednak coś sprawiło, że korporacja musiała nagle wycofać się ze swoich projektów. Możliwe, że ze strony amerykańskiej doszło do podejrzeń na temat ścisłej współpracy między korporacją Kobalt a Rosjanami. Firma w pośpiechu opuściła swoją wyspę, pozostawiając większość sprzętu, jakim dysponowali na miejscu, aby zatrzeć na jakiś czas dowody, mogli celowo napromieniować obszar, by nikt nie zapuszczał się w te rejony. Takie działanie mogłoby przede wszystkim ograniczyć pozyskiwanie dowodów obciążających korporacje. Wydaje się to prawdopodobne ze względu na to, że najbardziej napromieniowane są strategiczne punkty, głównie placówki badawcze, tak jakby komuś zależało na odcięciu od świata tych właśnie miejsc. I najprawdopodobniej się udało, bo aż do okolic roku 2024 nikt prócz niewielkiej grupy bandytów nie zawitał na wyspie. Mówię o roku 2024, bo właśnie ten rok jest w momencie akcji samej gry. Aby to sprawdzić wystarczy wpisać w konsolę gry komendę Year. W tym roku też na wyspę ponownie powrócili badacze z korporacji Cobalt, jednak tym razem wyposażeni w amerykański sprzęt. Co ciekawe, większość tego sprzętu sygnowany jest logiem firmy, co może oznaczać, że rozwinęli oni zakres swojej działalności o produkcję sprzętu wojskowego. Możliwe jest, że zdecydowali się oni po wielu latach powrócić na wyspę, by odzyskać niegdyś stracony sprzęt oraz co ważniejsze efekty ich badań. Postęp ich aktualnych działań możemy zauważyć w samej grze, w której badaczy z korporacji Cobalt możemy spotkać w najważniejszych miejscach na mapie. Do wywozu starego sprzętu służą im statki, które co jakiś czas możemy spotkać w grze. Na wyspę przywożą one sprzęt wojskowy oraz badawczy, natomiast wywożą ładunki w charakterystycznych dla gry kontenerach. Na których widnieje m.in. logo korporacji Cobalt. Zresztą, nawet sam statek należy do nich, co widać po napisie, który się na nim znajduje. Ale jaki związek z wydarzeniami na wyspie mamy my, gracze? Dlaczego jesteśmy pozostawieni sami sobie, oraz mimo obecności innych ludzi, musimy walczyć o przetrwanie, zaczynając zaledwie z kamieniem i pochodnią? Czy ma to jakiś związek z badaniami, jakie korporacja Cobalt przeprowadzała na tej wyspie? Jednak to temat na całkowicie inny film, natomiast w tym to by było na tyle, ale spokojnie. Mam tutaj jeszcze dla Was więcej interesujących teorii fabularnych z różnych gier. A i na koniec chciałbym jeszcze podziękować moim wspierającym, którzy mimo przerwy na kanale, jaka teraz miała miejsce, wciąż wspierają ten kanał finansowo. No cóż, mogę powiedzieć: wielkie dzięki. A tymczasem ode mnie to tyle. My, widzimy się w przyszłych filmach. Cześć.